Dzień dobry, witam serdecznie Australii oczami Asi. Dzisiaj dosyć ważny temat dla tych, co przepraszam, szukają albo będą szukać pracy w Australii. I też myślę dla tych, co może niekoniecznie tutaj zawitają, ale to są będą takie ciekawostki. Dlatego, że dzisiaj porozmawiamy o tym, jak napisać CV, które nazywa się inaczej zresztą w Australii, bo nazywa się resume. I jak przejść z sukcesem rozmowę kwalifikacyjną. Będę mówiła oczywiście troszeczkę o różnicach, ponieważ ja sama byłam dyrektorem, również menadżerem i przyjmowałam ludzi do pracy. W związku z tym trochę będę mogła opowiedzieć, jakie są różnice, jakie ja widzę różnice między jednym krajem a drugim krajem. Mam nadzieję, że będzie to dla Was bardzo interesujący odcinek. Oczywiście jak zwykle się do tego przygotowałam, więc ruszamy w trymiga, jak to mówił Dyzma, uwielbiam Wilhelmiego w filmie Dyzma. Słuchajcie, pierwszy, jak w ogóle jak szukać pracy, ja już zrobiłam taki odcinek jak szukać pracy w Australii, więc nie będę się powtarzać, bardzo proszę uprzejmie o powrót do tego odcinka i zobaczycie tam moje propozycje, jak najlepiej szukać pracy w Australii. Natomiast informacje, które ja zebrałam, dlatego że ja nie szukałam nigdy pracy w Australii, na szczęście nie musiałam, to są jakby opowieści od moich znajomych, którzy szukali pracy, ale bardzo ważne jest, że moja przyjaciółka brała udział w szkoleniu organizowanym przez państwo, przez urząd miasta, ponieważ nie mogła znaleźć pracy przez jakiś czas i w związku z tym zaproponowano jej cykl takich szkoleń. I tam bardzo dużo informacji pozyskałam właśnie od niej i ona dzięki tym informacjom, dzięki tym szkoleniom również dostała pracę, także już pracuje i jest bardzo, bardzo szczęśliwa z tego powodu. Także może ja to wszystko w tej chwili zbiorę i spróbuję Wam jak najłatwiej, jak najprościej opowiedzieć. Pierwszy, jeżeli w ogóle szukacie pracy, już mówiłam Wam na różnych etapach, tak jak prosiłam, żebyście się cofnęli do moich poprzednich filmów, jak szukać. I powiedzmy, znaleźliśmy takie ogłoszenie w prasie albo w internecie. Wszystko jedno, na przykład w internecie. I to ogłoszenie zawiera parę kluczowych słów, tak? Czyli kogo szukają dokładnie, w związku z tym jakie kwalifikacje albo jakie doświadczenia musicie mieć. Bardzo proszę, odpowiadając na takie ogłoszenie, powtórzyć te słowa, ponieważ bardzo często w Australii pierwsza selekcja, zwłaszcza do dużych firm, pierwsza selekcja odbywa się poprzez komputer, to znaczy komputer sam wyławia osoby z osób, które wysyłają dane resume, już będę mówiła tutaj po australijsku, i wtedy wyłapuje te wyrazy, które zgadzają się z tym, które były w ogłoszeniu. Jest parę słów kluczowych i w związku z tym, jak one się powtarzają, przechodzicie dalej do następnego etapu, także bardzo proszę na to zwrócić uwagę. Teraz powiem, jak najlepiej przygotować takie resume, jak je najlepiej napisać. Oczywiście chyba nie muszę mówić, że musi to być w języku angielskim, ale powiem, bo niektóre osoby pytają mnie o to, zadają mi takie pytanie, także odpowiem na nie. Tak, musi być w języku angielskim i dobrze jest, żeby to był dobry język angielski, więc bardzo proszę, jeżeli nie jesteście pewni, żebyście sprawdzili pod względem błędów językowych, ale również żebyście dali może komuś, kogo znacie, kto na przykład jest Australijczykiem, albo kogo znacie, kto bardzo dobrze włada tym językiem, żeby jeszcze raz sprawdził Wasze błędy. To jest bardzo ważna informacja. Oczywiście to nie jest tak, że Australijczycy piszą fantastycznie resume bez żadnych błędów. Oczywiście, że oni te błędy popełniają, ale bądźmy lepsi, więc to może nas będzie również z tego grona wyróżniało. Jeżeli zaczniemy może od samego początku, i to jest ta różnica między CV pisanym w Polsce a resume pisanym w Australii, nie zamieszczacie swojego zdjęcia, nie podajecie swojej daty urodzin i nie podajecie waszego stanu cywilnego.
Te trzy informacje w Australii uznawane są, mogą być uznawane za dyskryminujące was w jakichś przypadkach. W związku z tym Australia bardzo dba o to, żeby tutaj nie było dyskryminacji i nie chce w ogóle od was takich informacji. Proszę jej nie podawać. Te informacje, jeżeli będziecie podawać, są nawet słyszałam niezbyt dobrze, niezbyt mile widziane. To jest coś, jakieś udziwnienie. W Polsce podawały się te informacje, ponieważ często, zresztą na rozmowach kwalifikacyjnych, i mnie o to również, o różne takie rzeczy pytano, jak o stan cywilny, ile dzieci. Ja nie zadawałam takich pytań. Ja, to były bardzo osobiste pytania i nie przypominam sobie, żebym komuś je zadała. I w Australii się również nie zadaje. Rezumy zaczynamy, to też jest chyba nowość, od podania naszych umiejętności i od takiego listu motywacyjnego. To jest bardzo istotna sprawa, żeby ten list motywacyjny był krótki, treściwy, na temat. Dlatego, że często ten list motywacyjny będzie świadczył o tym, czy wasze rezumę pójdzie do kosza od razu, czy pracodawca będzie chciał się z wami spotkać na następnym etapie. Proszę pamiętać, że w firmie, gdzie wiecie albo domyślacie się, że może być tych osób bardzo wiele, będzie się starało o tą pozycję, wtedy taka osoba, która jest rekruterem, nie ma czasu na to, żeby czytać całą historię waszego życia. Chodzi o najważniejsze wiadomości i o konkretne wiadomości. To jest bardzo, bardzo ważne. Bardzo proszę tam wpisać, dlaczego wybraliśmy daną firmę, dlaczego ubiegamy się o dane stanowisko. Dobrze by było, żeby te wszystkie informacje były jak najbardziej spersonalizowane w stosunku i do firmy, i do stanowiska, o które się ubiegacie, i pod waszą osobę. Raczej przysłowiowe lanie tutaj wody nie jest najlepszym rozwiązaniem. Liczą się przede wszystkim konkrety. Kiedy ubiegamy się o pracę, które liczy się doświadczenie zawodowe w pierwszej kolejności, bardzo proszę najpierw w rezumę wpisać swoje doświadczenia zawodowe, a później dopiero wykształcenie. To jest bardzo ważne, żeby nie zaczynać od wykształcenia, kiedy generalnie liczy się to, co my potrafimy zrobić. Także to też jest trochę inaczej było z tego, co pamiętam, w Polsce. I jak wypisujecie te firmy, w których pracowaliście, to bardzo proszę zacząć od firmy, która jakby jest najświeższa, czyli wasza najnowsza historia, dopiero później zejść do najstarszych firm, w których pracowaliście. Jeżeli tych firm jest bardzo dużo, to bardzo proszę wybrać firmy, które są bardzo zbliżone profilem do tego, co będziecie mieli zamiar robić, o jaką pracę się ubiegacie. Jeżeli natomiast, też się dowiedziałam właśnie na tym szkoleniu, macie przerwę, na przykład pracowaliście w roku 2000, macie napisane w swoim rezumie, pracowaliście w roku 2007, tam praca się zakończyła i zaczęliście następna wasza pozycja jest 2008, czyli rok było przerwy, to wasz pracodawca może pomyśleć, że leżyliście na kanapie z piwem w ręku albo chipsami, oglądaliście wszystkie seriale i nie chciało wam się chodzić do pracy. Oczywiście, jeżeli tak było, że mieliście przerwę w pracy z różnych powodów, prawda, nie mogliście znaleźć pracy albo z powodów zdrowotnych, to proszę tego oczywiście nie opisywać. Natomiast proszę na przykład napisać, i to było na australijskim szkoleniu, że na przykład opiekowaliście się kimś z rodziny. I wtedy wiadomo, że cokolwiek w ogóle robiliście, albo zajmowaliście się wolontariatem, na przykład pomagaliście, co jest bardzo, bardzo w Australii popularne. Jeżeli, ja chyba już to kiedyś mówiłam w jakimś odcinku, jeżeli nie możecie znaleźć pracy, warto zostać wolontariuszem, czyli nie dostajecie za to pracy, ale znajdujecie się w gronie Australijczyków. Jeżeli będziecie dobrze pracować, to oni mogą wam jakąś pracę podsunąć albo dać wam bardzo dobre referencje. To się ogromnie w Australii liczy. Taka praca na zasadzie wolontariatu. Bardzo dobrze jest takim rezumem podać punkty konkretne, za co byliśmy odpowiedzialni w danej firmie. Na przykład, jeżeli pracowaliśmy w firmie, jaki wam tutaj najlepszy przykład podać, jeżeli pracowaliśmy w firmie takiej polskiej, która jest, na przykład nazywa się Polfa, tak? Albo Oceanik, albo jeszcze jakaś typowo polska, na przykład Nałęczowianka, to oczywiście w Australii nie będą wiedzieli, co to jest za firma, więc bardzo proszę wyjaśnić, czego
jaki był krótko, jaki był rodzaj działalności tej firmy, ale najważniejsze jest, żebyście podawali konkretne stanowisko, jakie mieliście w tej firmie i czym konkretnie się tam zajmowaliście w tej firmie, co należało do waszych obowiązków. To jest najważniejsza sprawa, jaka będzie interesowała waszego przyszłego pracodawcę. Proszę szanować czas czytającego i nie dawać mu, tak jak mówiłam, nie wiadomo ile tych stron do czytania. Faktycznie najważniejsze informacje proszę zawrzeć na jeden, dwóch, maksymalnie, bo to już naprawdę za dużo, ale maksymalnie trzech stronach. To są bardzo ważne rzeczy. Jak również adres e-mail, który podajecie, dobrze by było, żeby już był australijski i żeby on był profesjonalny, tak? Żeby to nie było, podaję. Joanna 234812 albo Joanna 73. Dobrze by było, gdyby to było podane wasze imię, na przykład kropka, nazwisko i wtedy australijski jakiś tam australijska końcówka albo Gmail po prostu. To bardzo profesjonalnie wygląda i to jest bardzo ważne. Jeżeli piszecie właśnie swoje resume, są właśnie, będzie troszeczkę kłopotu, dlatego że jeżeli piszecie go, już jesteście w Australii, to nie ma problemu, jak podajecie swój australijski numer telefonu. Jeżeli natomiast jest to, wasza aplikacja jest spoza Australii, no to podajecie oczywiście numer telefonu z danego państwa, natomiast faktycznie cały czas powtarzam, że Australijczycy lubią, jeżeli jesteście na miejscu, chcą was zobaczyć i z wami porozmawiać. Niektóre rozmowy kwalifikacyjne odbywają się przez Skype'a, więc to też nie jest jakby duży problem, pod warunkiem, że ja to będę do znudzenia powtarzała jak mantrę, jesteście specjalistami w jakiejś bardzo wąskiej dziedzinie i wszyscy was poszukają na świecie, wtedy zgadzają się oczywiście z wami i w ten sposób porozmawiać. Przemek jest również specjalistą i ja wam przypominam, że on miał taką rozmowę kiedyś przez Skype'a, natomiast jednak pracodawca powiedział: świetnie, wszystko mi się podoba, umiesz wszystko naprawić, zrobić, komunikuj się z tobą, nie ma problemu, ale proszę cię, przybądź do Australii i załatw sobie wizę, na której możesz pracować i przyjdź do mnie, ja cię natychmiast zatrudnię. Tak to mniej więcej wygląda. Nieważne również w CV, jakie podajecie języki, jakie potraficie, typu hiszpański, rosyjski, niemiecki. Naprawdę dla firm australijskich nie ma to znaczenia, chyba że firma faktycznie działa w Europie, działa na jakichś rynkach, na przykład niemieckich, wiecie, niemieckich, rosyjskich, włoskich, to wtedy oczywiście znajomość tego języka z tego rejonu będzie dodatkowym atutem. Natomiast bardzo ważne jest, żebyście zrobili odpowiedni research, czyli żebyście zorientowali się, do jakiej firmy piszecie, co to jest w ogóle za firma. To są bardzo ważne wiadomości. Te wiadomości będą przydawać się wam pisząc resume, dając oczywiście również listę ludzi, którzy mogą was wspomóc i dać do was dobre słowo, czyli referencje, ale przyda się wam również na rozmowie kwalifikacyjnej. Dlatego, że to jest podstawowy błąd, który ludzie robią i w Polsce, i widzę w Australii. To znaczy, idąc na rozmowę kwalifikacyjną, czyli już przeszliśmy przez to pierwsze sito, Nie jesteśmy dobrze zorientowani, czym się ta firma zajmuje. Coś tam, gdzieś tam słyszeliśmy, jak ja przyjmowałam ludzi do pracy, gdzieś tam coś wiedzieli, ale naprawdę nie bardzo było wiadomo, z czym to się je. I to był ogromny minus ludzi, którzy przychodzili do pracy. To znaczy, że oni są zdesperowani i wszystko im jedno, gdzie chcą pracować. A pracodawcy nie chcą przyjmować ludzi, którzy są zdesperowani i którym jest wszystko jedno, w którym miejscu będą pracować. Dlatego, że każdy pracodawca uważa, że jego firma jest na tyle ważna, że chce mieć ludzi, którzy chcą pracować z nim właśnie i w jego firmie. Dobrze, czyli jak będzie wyglądała rozmowa, jak może wyglądać rozmowa kwalifikacyjna i jak dobrze się jest do tej rozmowy przygotować. Mówiłam już o tym, żeby zorientować się w firmie, jak ona będzie wyglądać i jakie są stanowiska mniej więcej pracy, co ta firma sama reprezentuje.
co ona robi. Dobrze by było przeczytać w internecie. Teraz naprawdę jest internet i możecie znaleźć wszystkie absolutnie informacje. Kto jest dyrektorem, kto nawet jest menadżerem danego działu, więc będziecie wiedzieć absolutnie wszystko. Co jest ważne? Może teraz jak ja tak do Was mówię, to nie ma tej zasady, ale ja nie staram się o pracę u Was. Mało mówić, więcej słuchać i konkretnie odpowiadać na pytania. Tutaj naprawdę na tym drugim etapie nie ma lania wody, bo i tak pracodawca w końcu będzie chciał wiedzieć konkretne informacje, znać o Was i zapyta te konkrety będzie chciał od Was wiedzieć. Także bardzo proszę mówić zwięźle, jasno, konkretnie i na temat. To jest to, pracodawca lubi. Bardzo Was proszę, i to jest zwłaszcza w Australii, żebyście mówiąc do pracodawcy, mieli cały czas kontakt wzrokowy z nim, nie spuszczali głowy na dół, albo na boki, albo nie robili tak, bo to nie jest mile widziane. Znaczy, że jesteście niepewni, że możecie chcecie coś ukryć. Dobrze jest patrzeć na pracodawcę i słuchać go i odpowiadać konkretnie na jego pytania, tak? Czyli on nam zadaje konkretnie pytanie, to my nie opowiadamy o tym, jaki fantastyczny był dzień albo co robiliśmy 3 lata temu, tylko odpowiadać konkretnie na jego pytania.